Dzień dobry! Hola mi amigos! Jest czwartek, godzina 6. Ja dzisiaj mam szkołę na 10. I zapewne zapytacie, Rania, you good? Dlaczego wstajesz o tej godzinie, kiedy masz szkołę na 10? Nie wiem, niezależnie o której bym poszła spać, chyba żebym poszła tak serio późno, to ja i tak wstaję wcześniej. Ale nie narzekam, jakby lubię to. Pierwszą rzeczą, jaką robię rano, to jest picie wody. Stay hydrated. I tak, dobrze widzicie, tutaj jest ogórek oraz cytryna. Od początku stycznia zaczęłam rano medytować. Kiedyś, jakoś jak pisałam egzamin ósmoklasisty, czyli całkiem dawno temu, medytowałam, ale później jakoś od tego odeszłam i teraz wróciłam. Ja mam bardzo duży problem z tym, że ja za dużo myślę. Ja po prostu myślę o wszystkim i cały czas o czymś myślę. Takie randomowe rzeczy, że wpadnę na jakiś pomysł, albo co chcę zrobić, albo coś tam. A medytacja pozwala mi tak z rana właśnie skupić się i dobrze zacząć dzień. Wiadomo, czasami nawet podczas tej medytacji latają mi myśli, ale zawsze ten pan mówi, że nawet jeżeli pojawiają się myśli, to żeby tego nie oceniać. Czasami z rana też, jak mam czas, to lubię sobie popisać, ale to tylko czasami. Preferuję ogólnie wieczorem, bo wtedy spisuję po prostu, jak wyglądał mój dzień, jak się czułam i tak dalej, więc no. Barki delikatnie opadną. Deszczowy dzień jest dzisiaj. Jestem ciekawa, czy słyszycie, jak te krople tak padają. Zazwyczaj nie jem śniadania rano, przed szkołą. Idę na 8, to bym musiała zjeść od razu po wstaniu, a bardzo nie lubię tego i nie czuję się jakoś głodna, tylko właśnie tak koło 10 sobie jem. Ale dzisiaj wyjątkowo jest ten dzień, w którym wstaję. Jestem głodna, więc idę sobie zrobić jakieś śniadanie. Zapewne to będzie owsianka. Witam w mojej łazience. Teraz to jest moment na rozbudzenie się. Moi rodzice mają mnie chyba dość, chociaż nigdy nie zwrócili mi na to uwagi. It's concert time! Okej, koniec tego. Muszę robić skincare, bo się spóźnię. Autentycznie się spóźnię. Do mycia twarzy używam CeraVe, to jest mój ulubiony płyn. Wolę tą wersję nawilżającą. Tylko że jak chciałam kupić, to chyba nie było, dlatego mam tą dla skór tłustych. Ale i tak jest bardzo dobry, jest wydajny, więc... Teraz na suchą skórę z The Body Shopu nakładam witaminę C. Nie nakładam tego codziennie, bo to nie jest do końca jak serum, liquid peel. I rzeczywiście jak się nałoży, to całe te skórki tak schodzą. Ja to dostałam chyba. To jak wszystko zeszło i teraz to wszystko zmywam wodą. Trochę obrzydliwa. I po tym skóra jest tak gładka i miękka. Teraz nakładam krem z Amryolis. Cel to jest wyglądać jak glazed donut. Pokażę mój ostatnio go to makijaż, tylko muszę najpierw obciąć brwi. Jeżeli chodzi o twarz, to nic się nie zmieniło, odkąd ostatni raz pokazywałam. Zawsze zaczynam od pomalowania rzęs. Zalutkuję bardzo porządnie, bo niestety nie zostałam obdarowana naturalnie podkręconymi rzęsami. So yeah. Będę malowała taką odżywką białą, Game Changer. Kiedyś był trend na bleached brwi. Teraz wyglądam, jakbym miała bleached rzęsy. Czekam, aż to wyschnie i stanie się przezroczyste i później maluję byle jakim tuszem. Okej, po tym jak wyczyściłam powieki i moje rzęsy wyglądają jak nogi pająka, to biorę bronzer i sobie jadę po całej powiece i pod powieką nim. Teraz biorę trochę ciemniejszy cień, też brązowy, załamanie. Kreski zawsze robię ciemnym brązowym cieniem i takim tyci pędzelkiem. Naciągam sobie trochę powiekę, przedłużam ten kącik. Na początku to wygląda tak, teraz trzeba to wyblendować. Patyczkiem robię taki siup, koniec. Jeszcze brązową kredką robię sobie linię wodną. Teraz daję jakiś błyszczący złoty cień na całą powiekę.
Nie wiedziałam, co ubrać. Ja zawsze, jak nie wiem, co ubrać, to ubieram czarny golf. Jak ubierzesz czarny golf, to to jest zwykły czarny golf. Ale wyglądasz, jakbyś się postarał, wyglądasz poważnie i wyglądasz po prostu klasycznie i ładnie. To jest tylko czarny golf. On może ci tyle rzeczy zaoferować. Wyglądam dobrze. Pięknie to bonito. Jedyne, co mam do powiedzenia, to ta matematyka to jest dla mnie za dużo. Pod każdym względem. Lecz, on się po prostu... Ja mam takie skutki na karty. Mam domowe zadania, ale nie mam tego. Nie mam tego. Ale było to też, nie wiem. Ale wie co? O, już wiem. Dumb fucking bitch. Wiem. Ten fucking Dorcas. Mamo, pozdrawiam cię. Ej, w ogóle kocham Hongkongę. Mam chyba pierwszy sezon nie cały i nie ogarnęłam, jak ta Jules. Bo mamy trzeci sezon, ale moim zdaniem oni będą anulować. Mi się wydaje, że mogą po prostu wyjaśnić coś tam. No, oh my god. Serio, jakby ona Kazrykin Zendaya. To jest zdanie pod tytułem wrzuć wszystko, co masz w lodówce, żeby nie marnować jedzenia. Bardzo dobre. To się liczy. O dziwo, dzisiaj nie jestem zmęczona. To jest dosyć podejrzane, bo ja zawsze jestem zmęczona, jak wracam do domu ze szkoły. Po prostu szkoła wysysa całą energię ze mnie. Dzisiejszy dzień nie był jakiś w sumie ciekawy. Miałam 2 godziny matematyki. Umarłam. Później miałam historię, oglądaliśmy film. I później miałam teatralne. Opowiem, co robiliśmy na teatralnych, dlatego że teraz pracujemy nad wierszami, które dotyczą tematu kobiecości. Druga grupa miała z nami zastępstwo. Moja grupa robi filmy pod te wiersze. Ja w zeszłym tygodniu siedziałam nad tym do 3 nad ranem. Zależało mi, żeby go zrobić dobrze. I oczywiście mam takie szczęście, że wiecie, nie było tych teatralnych. Nie musiałam siedzieć nad tym. Jeżeli chodzi o plany na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór, to nie są one zbyt ekscytujące, no bo co można robić w czwartek wieczór? Chcę skończyć edytować film, bo muszę go dzisiaj dodać. Znaczy muszę, chcę. Chcę się porozciągać, chcę poczytać. Luźno, bardzo luźno, bo na szczęście nie muszę nic robić do szkoły. W sensie jutro mam sprawdzian z historii, ale 150 stron do nauczenia się, nie uczę się do tego. Rozszerzona historia. Kto wie, ten wie. Zmontowałam cały filmik. Idę zmywać makijaż. Porozciągam się, bo chcę zrobić szpagat. To jest mój cel. To jest problem każdej dziewczyny. Co, Fibuś? Co? Chodź. Okej. Okay. Fibi poszła pod łóżko, chciałam wam ją pokazać, ale niestety, she's shy. Kiedy jest wieczór i ma ładny makijaż, nagle ten makijaż jest jeszcze ładniejszy. Ja po prostu patrzę na siebie i nie chcę go zmywać. Wróciłam do czytania książki, którą porzuciłam jakoś w wakacje. Tytuł to Gąsienica. Jest to japoński kryminał, który jest podzielony na kilka opowiadań. One się ze sobą nie łączą. Obecnie jestem na ostatnim. Podróżny z wyszywanym obrazem. I co mogę powiedzieć? Rampo Edogawa jest bardzo znany i ceniony, jeżeli chodzi o japońskie kryminały, czy nawet ogólnie azjatyckie. Te opowiadania są bardzo takie niekonwencjonalne. Narracja jest bardzo ładnie poprowadzona. Gdyby każde
opowiadanie trzymało taki sam dobry poziom, dałabym wyższą ocenę. Teraz myślę, że takie 3 na 5 gwiazdek, ale ma bardzo ładną okładkę. To jest chyba moja druga książka azjatycka, jaką czytam. Azjatycka literatura jest dosyć taka specyficzna, w sensie specyficzna. Na pewno nie jestem do niej przyzwyczajona i różni się ona od tej europejskiej chociażby, ale się nie zamykam na nią, bo ogólnie nie chcę się zamykać na jakieś gatunki czy autorów. Jest obecnie godzina jakoś 22. Ja właśnie staram się już przed snem nie korzystać z telefonu, ale no czasami lubię sobie coś obejrzeć. I jutro jest mój ostatni dzień w szkole, bo zaczynam ferie. Tak zazwyczaj wyglądają moje dni, kiedy nic specjalnego się nie dzieje, nigdzie nie wychodzę, po prostu rutyna. Dobra.